Zaczynając swój drugi projekt w życiu, albo trzeci, mniej więcej rok 2010, może 9, nie pamiętam dokładnie, natrafiłem na taką nową funkcję biznesową do zaimplementowania, która polegała na tym, aby dodać coś do modułu komunikacji. Moduł komunikacji, jak to nazwa wskazuje, ma wysyłać maile, wysyłać SMS-y, czasem jakąś taką pocztę zwykłą, normalną, której nikt już dzisiaj prawie nie pamięta. No i ja miałem też szczęście, że trafiłem naprawdę do mocnego zespołu. Tam byli fajni ludzie, koleżanki, koledzy polecili mi wtedy jako juniorowi czytać różne książki, na przykład Martina Fowlera, Wujka Boba i te jego serie w internetach, takie filmiki. Ktoś widział te filmiki? Parę osób. No to też się wtedy męczyłem z pewnych źródeł w internecie. I robiąc tę funkcję biznesową, zobaczyłem, że wszystkie te rzeczy, o których Martin mówił, czy też Wujek Bob w tych książkach i nagraniach, no nie do końca spełniają się w tym projekcie, w którym pracowałem. Jeżeli jest coś dokładnie przeciwstawnego co do tego, co Martin pisał, to dokładnie był to ten projekt. Jakby 100% opozycji, pełen antagonizm. No i stwierdziłem, że jako dobry inżynier, tak wtedy uważałem się za dobrego inżyniera, mając 5 miesięcy doświadczenia, stwierdziłem, że trzeba to naprawić. No i zacząłem to naprawiać, czyli zacząłem refaktoryzować, tak jak się naczytałem w książkach, i zajęło mi to jakieś 3 tygodnie. Dodałem tu taką nową funkcję. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że trzeba codziennie się merdżować, tylko po 4 tygodniach spróbowałem zrobić merdża, zadziałało o dziwo, wszystko, mówię, no super robota. Po 2 tygodniach okazało się, że ten moduł komunikacji jest wymieniany na jakąś rzecz spółki, kupioną przez firmę. No i moja refaktoryzacja, która zajęła 4 tygodnie, tak nie do końca się sprawdziła, no bo jak później spojrzałem w historii w Gicie, ile osób wcześniej korzystało z tego modułu, w sensie zmieniało kod, to było 2 komity na ostatnie 6 lat. Jeżeli chodzi o nowe funkcje biznesowe czy bugi, to oprócz mojej też nic nie było. I nauczyłem się czegoś. Od tego zaczęła się moja przygoda z refaktoryzacją, że nie wszystko, co widzimy w kodzie i nie podlega jakby takim naszym pobudkom estetycznym, należy refaktoryzować. I zacząłem zastanawiać się, jak znaleźć takie miejsce, które faktycznie trzeba zmienić i taką jakość oprogramowania tam polepszyć, a gdzie można dać sobie spokój. I to mnie mocno trafiło i tak się to wszystko zaczęło. I stąd ta prezentacja, bo też zobaczyłem, pracując w 2 firmach, jedna ma dużo klientów w Polsce, druga ma dużo klientów za granicą. Ja często po tych klientach jeżdżę i obserwuję. I tak naprawdę każdy z nas ma ten sam problem. Gdzieś tam jest ten duży system, tak zwany legacy. Kto z was pracuje w systemie, który można skategoryzować jako legacy? O, mało osób. Moja definicja legacy jest taka, że legacy to wszystko, co nie wyszło spod moich rąk, więc generalnie my tak uważamy o kodzie za stanem, prawda? Wszystko, co wyszło nie z naszych rąk, jest już legacy. Te legacy jest bardzo częste i musimy jakoś z nim walczyć, i dlatego chciałbym dzisiaj o tym się z wami podzielić i wymienić jakieś spostrzeżenia. I może zacznijmy od tego, o czym ta prezentacja nie będzie. Ktoś z was czytał może książkę Martina Fowlera Refactoring albo Michaela Fadersa Working Effectively with Legacy Code? Świetne książki pokazują, jak tak niskopoziomowo można wyciągać z większych klas, mniejsze klasy, refaktoryzować metody, jak uczynić nasz kod bardziej testowalnym i takim podatnym pod refactoring i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie takie niskopoziomowe rzeczy i wzorce refaktoryzacji są tam pokryte. Rewelacyjna wiedza. Mimo że książki są dosyć stare, to ta wiedza ciągle jest aktualna i pewnie długo jeszcze będzie. Ale o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Chciałbym bardziej porozmawiać o czymś takim jak refaktoryzacja architektoniczna, czyli no, ten poziom skomplikowania i splątania naszego systemu jest tak duży, że wyciąganie metod mniejszych i nadawanie im nazw lepszych nam tutaj nie pomoże, bo problem jest gdzieś wyżej na podstawie granic naszych modułów, naszych biznesowych konceptów w kodzie. Tego raczej nie będziemy rozwiązywać w ten sposób. Ktoś z was słyszał kiedyś o bubble kontekście zdefiniowanym przez Erika Evansa? To jest ten człowiek od DDD. Bubble kontekst to jest taka technika, która pozwala nam na refaktoryzację architektoniczną właśnie. Dlaczego to się nazywa bubble kontekst? Bo polega to na tym, aby wydzielić nowy, świeży kontekst w naszej aplikacji, który będzie jakby tą bańką mydlaną, oddzielony od reszty naszej aplikacji, która jest napisana w stylu legacy. W stylu legacy lub, jak też niektórzy mówią, big ball of mud. Znacie taki pattern architektoniczny? Big ball of mud? Czyli wszystko rozmawia ze wszystkim, nie ma żadnych zasad, doklejamy jakoś kod i może na koniec sprintu będzie to działać albo nie. Ktoś pracuje w takim systemie albo widział?
No właśnie. Big Ball of Mud. Co ciekawe, to jest wzorzec architektoniczny. Nie antywzorzec, tylko wzorzec, w którym po prostu nie ma żadnych zasad. Takie dobre pytanie, kiedy taki wzorzec można byłoby zastosować? To zastanówmy się i może w przerwie o tym pogadajmy, bo mam na ten temat różne wnioski. Big Ball of Mud. I mówimy jako nasza branża, że Big Ball of Mud jest złe, że tak nie powinniśmy robić oprogramowania, bo nie. I teraz pytanie, dlaczego? Takie powiedzenie, że coś jest złe bez żadnego kontekstu jest mało rzeczowe. Warto byłoby jakoś uargumentować taką naszą opinię, więc mówimy, że no dobra, ten kod nie ma żadnej struktury, jest taki niechlujny, wygląda jakbyś go skleił albo skleiła taśmą klejącą tutaj, tak? Dobra, znowu to są według mnie takie subiektywne mocno opinie, więc musimy pójść dalej i jak pytamy dalej ludzi, którzy uważają, że akurat jakaś struktura rozwiązania jest zła, to często można usłyszeć, że no tutaj mamy duży coupling. A co to jest coupling? I o couplingu można mówić bardzo dużo. Mamy różne rodzaje couplingu. Ja jako junior wtedy dowiedziałem się od starszych deweloperów i koleżanek, że coupling jest zły, ale nie do końca wiedziałem dlaczego. I teraz, czy mieliście kiedyś taką emocję albo taką sytuację, że oglądacie kod, czytacie jakąś funkcję biznesową i nagle tu jest taki duży, gruby if, który w ogóle nie ma nic wspólnego z tą funkcją biznesową, tak technicznie. Ktoś miał taką sytuację? 5 osób. OK? I skąd to się bierze? No właśnie dlatego, że nasze rozwiązanie łączy ze sobą różne biznesowe koncepty, które w świecie biznesu nie są ze sobą związane. Czyli mamy ten coupling przypadkowy w naszej strukturze rozwiązania. No i właśnie to ten coupling powoduje, że zmiana w jednym miejscu w kodzie nagle można rozwalić zupełnie niezależną biznesową funkcję biznesową gdzieś w innym miejscu systemu. I nikt tego nie rozumie, jeżeli nie programuje w tym systemie, dlaczego te dwie funkcje są ze sobą związane. I jaka jest konsekwencja? No ten kod jest ciężki do zrozumienia, do utrzymywania, no i tak naprawdę do dowożenia jakiejś wartości biznesowej, za co nam powinni płacić. I to się sprowadza do takich pytań, jak wiele potrzebuje godzin, albo dni, albo tygodni, albo miesięcy nowy deweloper, aby zrozumieć, jak działa nasze rozwiązanie, po jakim czasie oni mogą być produktywni w ogóle, ile zajmuje dowożenie nowych funkcji biznesowych i jak źli jesteśmy, jeżeli chodzi o estymację. Bo nie bierzemy pod uwagę tego właśnie przypadkowego couplingu, czyli tej złożoności przypadkowej, która w naszej strukturze rozwiązania jest. No i wtedy jako deweloperzy podejmujemy decyzję, że należy refaktoryzować, bo kod jest brzydki, bo wszystko gada ze wszystkim. No i teraz znowu, ja taką decyzję kiedyś podjąłem w tym 2009 roku. Pewnie mi pozwolili, bo zarabiałem 9 zł na godzinę, więc nikogo to nie bolało. 4 tygodnie pracy. Natomiast my jako architekci, deweloperzy, seniorzy, midzi zarabiamy już trochę więcej i ten czas nas kosztuje. I warto myśleć o refaktoryzacji, tak odnosząc się do tej historii z tym modułem komunikacji jako inwestycji. Czyli jaki jest zwrot z inwestycji. Dobra inwestycja cechuje się tym, że jest jakiś zwrot z niej. Innymi słowy, szukać miejsc w naszym systemie i to będzie trywialne stwierdzenie, a później pogadamy sobie o tym, jak właściwie je znaleźć. Takie miejsca, które cechują się tym, że tracimy jakąś wartość biznesową. Czyli nie tylko, że kod jest brzydki, jest nieczytelny w tym miejscu. Może to jest kod, który i tak za 2 tygodnie wyleci albo zostanie wymieniony jak moduł komunikacji, ale właśnie czy za tym kodem idzie jakaś wartość biznesowa, czy jakaś może możliwość, która pozwoli naszemu biznesowi zarabiać więcej. I to jest ta inwestycja, którą możemy wtedy naszymi godzinami pracy podjąć, żeby zyskać coś więcej, tak? Na koniec dnia, żeby ten bilans był po prostu dodatni i to wyraźnie dodatni. Można powiedzieć, że my często lubimy zaspokajać swoje takie pobudki estetyczne, kłócić się na code review o to, jaki kod jest lepszy, czy ta metoda, mając 7 linijek, już jest krótka, czy musi mieć 6, żeby była krótka. A często zapominamy o tym, że nie myślimy, co tak naprawdę za tym kodem idzie, jeżeli chodzi o wartość biznesową. I takie proste pytania warto sobie zadać. Jak wiele osób musi ten kod czytać? Jak wiele razy on się zmienił w poprzednim kwartale, powiedzmy? Jaka stoi za nim wartość biznesowa? Kojarzycie taką książkę Your Code as a Crime Scene Adama Thornhilla? Ktoś kojarzył? Ktoś czyta? To jest książka, która pokazuje, jak się rozwija projekt. I on, ten człowiek, Adam Thornhill, pokazuje tam nam, że w każdym projekcie
w większości projektów można wydzielić 20% kodu, które się bardzo często zmienia, a 80%, które jest mega stabilne i od pierwszej wrzutki do repozytorium już tak zostaje. I te 20% to jest miejsce, w którym będziemy raczej chcieli inwestować w zmiany, robiąc taką archeologię projektową, niż te 80%, które i tak się nie zmienia, bo jest stabilne. Co z tego, że ja spędzę teraz 4 tygodnie refaktoryzując jakiś kod, który będzie faktycznie czytelniejszy i nowa osoba nie spędzi 2 godzin czytając ten kod, tylko powiedzmy 20 minut, skoro nikt go nie będzie czytał. Zaspokajam tylko swoje jakieś takie, można powiedzieć, egoistyczne pobudki. No dobra. Czyli mniej więcej wiemy, kiedy podjąć się refaktoryzacji. A czym właściwie jest ta refaktoryzacja? O tym się mówi w naszej branży od kilkudziesięciu lat. A tak zauważyłem, że mamy różne definicje tego. Czy uważacie, że przepisanie na jakieś architektury, na przykład na architekturę teraz jakże modną, mikroserwisową, to jest refaktoryzacja, czy nie? Kto uważa, że tak? Kto uważa, że nie? Kto jest w Toruniu w ogóle? Albo przepisanie jednego modułu na inny, zakupienie go spółki i wymienienie. To jest refaktoryzacja, czy nie? Tak? Nie. Nie. Okej. Okay. To potrzebujemy jednej wspólnej definicji, która rozwieje nasze wszystkie wątpliwości. I ja się posiłkuję zawsze definicją z tej starej książki Michaela Fadersa, zresztą Fowler o tym tak samo pisze, że refaktoryzacja to jest zamiana wewnętrznej struktury naszego oprogramowania bez zmiany zewnętrznych zachowań. Czyli mogę sobie poprawić wewnątrz nawet 100% klas, o ile nie zmienię zachowania, które mi ta moja struktura oprogramowania dostarcza. Ok? Tylko tutaj jest pewien problem. No bo jeżeli nie zmieniam żadnych zachowań, które mogą być obserwowalne, to znaczy, że żadna zmiana nie będzie widoczna po mojej refaktoryzacji z zewnątrz. Co oznacza, że nikt za to nie zapłaci. No bo jak ja uargumentuję, że potrzebuję teraz 2 tygodni, skoro na koniec dnia nie widać żadnej zmiany? Ktoś z Was kiedyś próbował uargumentować biznesowi, że trzeba refaktoryzować? Nie należy tego robić. Komuś się udało to? Więcej niż raz? Więcej niż 5 razy? Komuś się nie udało? No właśnie, mi też się nie udało chyba kilkanaście razy i nauczyłem się paru trików, takich prostych trików, które można zastosować, rozmawiając z biznesem o refaktoryzacji. Pierwszy trik, bardzo prosty, numer 1, nie używamy słowa refaktoryzacja. Nie istnieje ono w naszym słowniku. Dlaczego? No bo kiedy my mówimy refaktoryzacja, to mamy na myśli na przykład właśnie zmianę wewnętrznej struktury oprogramowania bez zmiany zewnętrznych zachowań, natomiast biznes tak tego nie rozumie. Oni to rozumieją troszkę inaczej. Oni, słysząc refaktoryzacja, myślą CV-driven development, prokrastynacja, zabawa, wymiana Hibernate'a na piątkę, żeby ktoś się wpisał do nowej pracy pewnie i tak dalej, i tak dalej. I to ma jakieś pobudki, bo pewnie zostali kiedyś w przeszłości skrzywdzeni tym słowem. Pewnie ktoś im coś obiecał, a na koniec kwartału czy na koniec miesiąca skończyło się jak zwykle. No to nie jest tak, że oni robią to na złość. Więc nie używamy tego słowa, ono nie istnieje. Zamiast tego warto stworzyć wspólne zaufanie, warto stworzyć wspólne zrozumienie problemu biznesowego i głównych tak zwanych hotspotów. Czyli tych rzeczy, które można by poprawić. Jak to zrobić? Jest wiele technik. Jedną z nich, moją ulubioną, jest na przykład event storming. Ktoś słyszał od Was o event stormingu? To jest timelapse jednej z sesji, którą miałem ze znajomymi kiedyś, chyba we Wrocławiu. Technika polega na tym, że rozmawiamy z odbiorcami biznesowymi o naszym problemie biznesowym, używając tylko zdarzeń domenowych, które są, jak sama nazwa wskazuje, w języku biznesowym. I przyklejamy je na pomarańczowych karteczkach. Oprócz tego mamy drugą reprezentację w postaci różowych czy czerwonych karteczek, które nam reprezentują największe bóle, jakie biznes ma w obecnym procesie biznesowym. Na przykład, że tutaj dodawanie nowych funkcji zawsze trwa 4 miesiące, wydaje to się mega proste. W tym miejscu, jak coś zmieniacie, to nigdy nie działa. To trwa 13 minut, a powinno trwać, mówię o jakimś raporcie na przykład, pół minuty i tak dalej, i tak dalej. Gdy to poprawimy, nasze życie stanie się lepsze, będziemy więcej zarabiać. Po takiej sesji, ono trwa w zależności od problemu biznesowego, złożoności tego problemu biznesowego, 1 dzień, 2 dni, 3 dni, mamy pierwsze rzeczy do zmiany. Nawet nie wiemy jeszcze, jak je naprawić, ale często taka wiedza, że to jest nasz największy problem, jest kluczowa. Od tego zaczynamy, mamy wspólne zrozumienie tego, dlaczego musimy tam podjąć jakieś działania.
Dlaczego tam musimy zmienić na przykład strukturę programowania bez zmiany zewnętrznych zachowań? No po to, aby, drogi biznesie, ten hotspot, który tak ci przeszkadza, został usunięty z naszej planszy z karteczkami. OK? Czyli mamy wspólne zrozumienie, ale czasem to też nie wystarcza. Bo biznes nie myśli takim modelem mentalnym jak my. Oni myślą trochę inaczej, więc warto użyć danych, które są konkretne. Oni myślą bardziej liczbami, my myślimy rozwiązaniami. Więc warto użyć konkretnych danych. Przykładowo, co to znaczy, że coś trwa lata? To nie jest konkretna informacja. Jeżeli policzymy im za pomocą konkretnych danych z przeszłości, na przykład z ostatniego sprintu, i przedstawimy raport pod tytułem: musimy wymienić tutaj technologię A na technologię B, ponieważ teraz otwieranie strony trwa 10 sekund, a masz 100 agentów, czyli razem masz ich w ciągu dnia, oni robią to powiedzmy 10 razy, to razem masz 10 tysięcy sekund straty, czyli to jest jakieś 3 godziny. Masz 3 biura, więc razem masz 9 godzin, powiedzmy, że to jest 8 dla zaokrąglenia. Jak to naprawimy, no to nagle 8 godzin zyskasz, czyli to jest jedna osoba, jeden etat za darmo. I dla nich to jest informacja, która dociera od razu do obszaru w mózgu, który mówi: OK, nowa osoba za darmo, czyli na koniec miesiąca ja dostanę premię od mojego dyrektora z kolei. I tak możemy ich przekonać. I to faktycznie działa. No bo to są konkretne dane, które oni mogą sobie przełożyć na jakieś swoje wewnętrzne korzyści firmowe. I wiemy, że zrobiliśmy takie usprawiedliwienie modernizacji czy też refaktoryzacji dobrze, jeżeli oni są źli. Bo faktycznie po takich wyjaśnieniach ich reakcją może być: dlaczego nie powiedziałaś mi tego wcześniej? No próbowałem, ale używałem trochę innego języka, bo chciałem Cię przekonać na nowego Hibernate'a, a nie używałem nowych sposobów komunikacji, w cudzysłowie, w postaci metryk, danych, które Ty rozumiesz. Dobra, czyli mamy to wspólne zrozumienie, mamy te dane, metryki, no ale czasem to znowu nie wystarcza. Więc warto użyć kolejnego argumentu, czyli magii. W naszym rozumieniu to będzie po prostu zwykła jakaś praktyka inżynierska, o której sobie powiemy podczas tej prezentacji później. Ale to może być dla nich informacja, że tym razem, jak coś pójdzie nie tak w trakcie naszej refaktoryzacji, to Ty dostaniesz, drogi biznesie, taki czerwony, fajny przycisk i kontrolę nad nim, bo oprócz danych to oni też lubią kontrolę. Jak naciśniesz ten przycisk, to bez potrzeby ingerencji programistów, programistek, możesz przywrócić stan systemu do postaci sprzed refaktoryzacji. Dla nich to będzie jak magia, dla nas to będą zwykłe jakieś proste praktyki inżynierskie, o których porozmawiamy później. Czyli możesz to zrobić dzwoniąc, nawet nie dzwoniąc do nas, tylko po prostu naciskając przycisk. On się świeci tak swoją drogą. Warto jeszcze dla nas jako inżynierów pomyśleć o jednej rzeczy. I Martin Fowler i Kent Beck opisują to jako podejście dwóch czapek. Czyli albo refaktoruję, albo dodaję nowe funkcje biznesowe. Robiąc dwie rzeczy naraz, mogę łatwo wprowadzić błędy. Więc warto myśleć o tym, że zawsze noszę jakąś czapkę. Albo czapkę kowboja, który jest małym refaktorerem i teraz grzebie się w odkłaniach kodu. A jeżeli natrafia na błąd, albo na nową funkcję biznesową, zakładam inną czapkę. I te czapki możemy zmieniać co 5 minut. Dzięki temu ta refaktoryzacja jest ciągła. Nie musimy tego wpisywać w dzidże, w backlogu na następne sprinty, ponieważ cały czas mamy ciągłą refaktoryzację, drobną, niskopoziomową zmiany kodu. Można powiedzieć, że to jest jakaś funkcja biznesowa, która usprawnia nam kolejne funkcje biznesowe albo poprawia jak drivery jakościowe naszej aplikacji, skalowalność, testowalność, czytelność i tak dalej, i tak dalej. To tyle ze wstępu. Wiemy mniej więcej już, czym jest refaktoryzacja, jak o niej rozmawiać, kiedy w ogóle i jakie miejsca naszego kodu refaktoryzować. No ale najważniejsze pytanie jest, jak przejść z czegoś, co jest tą wielką kulą błota, do czegoś, co jest lepsze, jest takim nowym światem. Reprezentujmy sobie to jako naszego jednorożca. Czyli jak przejść ze stanu obecnego do stanu pożądanego. I jak to zrobić jeszcze bezpiecznie. Innymi słowy, jak refaktoryzować, żeby być pewnym, że te zachowania zewnętrzne zostaną nienaruszone. Jakieś pomysły? Jakbyście to zrobili? Ktoś powiedział: użycie testów. Bardzo dobra odpowiedź. Zazwyczaj pada właśnie w książkach, na konferencjach i to jest słuszne podejście. Pamiętajmy tylko, że obracamy się w świecie Big Ball of Mud. Ktoś widział kiedyś Big Ball of Mud, taki system legacy 10-letni, który jest dobrze przetestowany? Ja nie. Nie widziałem, więc to jest coś, o czym często zapominamy. Dobra, musisz mieć testy, tylko ich zazwyczaj nie ma. Więc jak to zrobię bezpiecznie? A
ktoś kiedyś próbował z kolei przetestować system legacy, dobrze, tak, od zera, tego kodu wejść do tej struktury i spróbować napisać jakieś testy? To się nie skończyło dobrze. No właśnie, bo ten test, ten kod nie był pisany z myślą o testowalności. Innymi słowy, żyjemy w świecie bez testów, czyli najgorszy przypadek, załóżmy, i tak musimy w jakiś sposób zapewnić bezpieczeństwo naszej refaktoryzacji. Jest dobra wiadomość i zła. Dobra jest taka, że da się to zrobić, zła jest taka, że trzeba te testy napisać, mimo że to jest świat legacy. I powiemy sobie o tym, jak to zrobić, mimo że nasz system legacy tego nie wspiera. Czyli innymi słowy, te zachowania zewnętrzne mogą być zautomatyzowane i będą zautomatyzowane, ale troszkę w inny sposób niż nasze książki uczą. Widzieliście kiedyś taką zdrową piramidę testów? Na dole bardzo dużo testów jednostkowych, które działają w izolacji, dają nam szybką pętlę zwrotną informacji na temat tego, czy funkcje biznesowe działają. Później niektóre z tych jednostek naszego kodu muszą ze sobą współpracować po to, aby razem dowozić jakąś całość biznesową. Mamy test integracyjny, a na końcu dla kluczowych ścieżek biznesowych testy end-to-end. Taka typowa piramida testów, częste pytanie na rekrutacji. No właśnie, co oznacza, że muszę mieć dużo testów jednostkowych, tak mówi ta piramida. Co oznacza, że muszę mieć dużo fajnie wydzielonych jednostek kodu w moim całym Big Ball of Math. Jakie są jednostki kodu w Big Ball of Math? Gdzie ja znajdę jednostki w czymś, co jest powiązane ze wszystkim? Ten Big Ball of Math, czy wielka kula błota, ma taką charakterystykę, że jak chcę coś wyciągnąć, to wyciągam całą resztę. Ktoś to kiedyś opisał, że sięgam po goryla, znaczy banana dostaje całą dżunglę, czy goryla. Wszystko rozmawia ze wszystkim. Czyli nie mam jednostek kodu, które mogę przetestować, więc nie mogę tego zrobić. Więc ta wskazówka, która płynie do nas z wielu różnych źródeł, żeby testować taki kod i później refaktoryzować, jest ok, ale nie jest do końca szczegółowa. Trzeba pójść trochę dalej, bo jeżeli usiądziemy do kodu, natkniemy się na problem właśnie braku testowalności. Innymi słowy, nie możemy testować jednostkowo. No ale ciągle musimy przetestować nasz kod. I sposobem na rozwiązanie tego problemu jest traktowanie, jak się pewnie domyśliliście już, całej naszej kuli błota jako jedną jednostkę kodu. Niepodzielną już. Nikt nie chce wejść do środka tej kuli błota i szukać mniejszych jednostek. To jest nieprzyjemna praca. I często też niemożliwa. Więc musimy ją potraktować z zewnątrz. Testami integracyjnymi, często niestety też nawet testami end-to-end. Dlaczego? No bo gdyby było łatwo dodać tam testy jednostkowe, to z definicji nie byłoby Big Ball of Math, więc nie mielibyśmy tego problemu. Co oznacza, że nie mamy takiej piramidy, tylko mamy taką. Ale na czas refaktoryzacji. Czyli nasz build się wydłuży, tak, to jest minus. No bo te testy są wolniejsze, mniej stabilne i tak dalej. No dobra, ale tu jest kolejny problem, bo co z tego, że wiemy, jak napisać te testy, tak technicznie rzecz biorąc, testując z wyższego poziomu, nie z niższego, jak jeszcze nie wiem, co testować. Muszę odkryć te zachowania jakoś, prawda? Te zewnętrzne zachowania. Kto mi powie, gdzie one istnieją? Kto mi powie, że one tak powinny wyglądać? Nie ma osoby, która zna wszystkie miejsca w systemie. Na szczęście, jeżeli zrobiliśmy dobrze naszą pracę przy event stormingu, to te zachowania zewnętrzne będą na ścianie. Idąc dalej z reprezentacją naszego event stormingu, dojdziemy do innych karteczek. Do niebieskich, które reprezentują komendy, czyli żądania do naszego systemu. Do zielonych, które reprezentują pytania do naszego systemu. I do żółtych, które reprezentują jakieś zasady w naszym systemie. Przykładowo, jeżeli to jest system biblioteki publicznej, gdzie wypożyczamy książki, no to niebieską karteczką może być zachowanie, które brzmi: wypożycz książkę, rezerwuj książkę. Zieloną może być: daj mi obecną listę moich książek, które mam w domu, wypożyczonych, które muszę oddać do jutra. A żółtą jakaś reguła biznesowa. Przykładowo, możesz mieć maksymalnie 3 książki w domu. To są zachowania zewnętrzne, których teraz możemy użyć w naszych testach. To jest znowu przypadek bardzo optymistyczny. Kto z Was ma taki stały, nieograniczony dostęp do ekspertów domenowych? Nikt nie podniósł ręki. Kto ma w ogóle dostęp do ekspertów domenowych, biznesowych? No właśnie, to niestety tak jest. I co wtedy, jeżeli ja nie mam dostępu do takich ekspertów domenowych? Co wtedy, jeżeli oni żyją w innym kraju? Jak ja wtedy odkryję te zachowania, które muszą być przetestowane?
tak dobrze jak ze stormingiem nie będzie, ale są na to inne techniki, które coś nam pozwolą wyciągnąć, taka archeologia projektowa. Jak to można zrobić? No można na przykład użyć, to nie ten slajd, można na przykład użyć techniki, która pozwala nam na próbkowanie naszego kodu. Czyli jeżeli to jest mój test integracyjny, który napisałem, to mogę go spróbować podłączyć do na przykład istniejących jakichś źródeł danych, które mam, jakąś zaobfuskowaną produkcję, być może jakiś staging i podłączyć ten test i zobaczyć, co się będzie działo. Przykładowo, krok po kroku, jeżeli mam książkę w bibliotece, która się nazywa Domain Driven Design, dwie osoby, które są klientami, John i Amy, to mogę napisać linijkę kodu, która wygląda tak. John? Tak, chcę wyporuczyć książkę Domain Driven Design. I nie wiem, jak to się ma właściwie zachować na produkcji, więc ten kod po prostu sobie w teście uruchomię. No i ten test zwróci mi wyjątek. Nie wiem jeszcze dlaczego. Nie mam pojęcia, bo nie wiem, jak działa ten system, odkrywam. No ale wiem, że tak się zachowuje, więc chciałbym to zautomatyzować, tak aby wszystkie kolejne zachowania w ten sposób wyglądały. Robię to samo z kolejnym czytelnikiem, który się nazywa Amy. W jej przypadku się udało. Czemu? Nie wiem. Na razie nie wiem, ale wiem, że tak ma być, bo tak działa system teraz na kopii produkcyjnej. To co robię? Upewniam się, że tak będzie działać. No i mam kilka pytań po takim teście. Co jest specjalnego, jeżeli chodzi o Amy, może o Johna, może z książką Domain Driven Design? To są już konkretne pytania, które mogę zadać ekspertom, jeżeli miałem bardzo ograniczony dostęp do nich, być może mailem. Może zadam te pytania bardziej doświadczonemu koledze czy koleżance. Czyli, bo bawiliśmy się w archeologię, doszliśmy do jakichś pytań, które możemy teraz zadać komuś i ten ktoś nie straci tyle czasu, co by stracił na stormingu. No dobra, to mając te testy, mając siatkę bezpieczeństwa dookoła naszego systemu, możemy teraz ten środek wziąć i próbować go jakoś wymienić. Czyli przechodzimy do takich już niskopoziomowych szczegółów. No jak przejść z tej kuli błota do tego jednorożca w środku? I obserwując też techniki, które gdzieś podświadomie sam używałem i też z różnych konferencji czy z blogów, skategoryzowałem sobie je w dwie opcje. Pierwszą nazwałem taką refaktoryzacją krok po kroku, czyli wyciągam funkcję do innej klasy, zmieniam nazwę klasy, wyciągam mniejszą klasę z większej klasy, tutaj jakiś test piszę i tak dalej, i tak dalej. Krok po kroku moja kula błota zmienia się w tego jednorożca. Po iluś latach pewnie się uda. A druga opcja, napisanie tego jednorożca obok. Jak pewnie się domyślacie, która opcja jest lepsza, to zależy. Porozmawiajmy najpierw o tej opcji krok po kroku. W tej opcji ta kula błota w środku powoli się zamienia na jednorożca, ale tu jest pewien problem. Bo co jeżeli na przykład mieliśmy w kroku którymś refaktoryzacji jakąś migrację danych do nowego modelu danych? No i napisaliśmy skrypt migrujący, poszło na produkcję, po 4 tygodniach wyszedł błąd, przykryliśmy to kolejnymi zmianami, jak ja teraz cofnę się w czasie. Jest to praktycznie niemożliwe. Czyli jest stres, są znane nerwy i jest presja szefa. Ponadto minusem jest to, że muszę w tej kuli grzebać i powoli ją refaktoryzować, co mi się nie podoba, bo chciałbym pracować na tak zwanym greenfieldzie. Większość z nas tak lubi przecież, nie? No ale jest też plus. Jest ciągle jeden model, który jest do utrzymywania. Tylko ten, który się zmienia najpierw z błota w jednorożca. I moje doświadczenie z tym stylem refaktoryzacji jest takie, że jeżeli ta kula od tego jednorożca jest tak daleko, że ja nie widzę sensownej ścieżki, którą krok po kroku mogę przejść tak, aby dojść do jednorożca, no to zespoły niestety gdzieś w połowie drogi porzucają taką refaktoryzację i zostają z czymś, co było lepsze niż ta kula, ale ciągle nie jest jednorożcem. Co jest pomiędzy kulą błota a jednorożcem? Coś takiego. Czyli posypaliśmy cukrem nasze błoto, ale ciągle nie mamy tych funkcji biznesowych, tych driverów, które chcieliśmy mieć, zaczynając refaktoryzację. I to niestety jest bardzo częsta sytuacja, bo potrzeba naprawdę determinacji, umiejętności i cierpliwości, żeby z czegoś tak odległego dojść do naszego jednorożca. Dlatego czasem dużo łatwiej jest wziąć i ten nowy model, niech to będzie moduł wypożyczeń w naszej bibliotece, napisać od zera z boku i on sobie powstanie gdzieś tutaj obok. Są plusy i minusy znowu. Plusem jest to, że zaczynamy od zera.
więc ludzie się cieszą, każdy chce być w tym projekcie. Drugim plusem jest to, że ta kupa zostaje, więc jeżeli coś pójdzie nie tak, to mogę szybko do niej wrócić. No ale minusem jest to, że jeżeli refaktoryzacja trwa 3-4 miesiące, ona się przedłuża, to pewnie będą nowe funkcje biznesowe, tak, w tym module. I teraz musimy je implementować w dwóch miejscach. No to jest minus. Ponadto nasz nowy jednorożec żyje sobie w izolacji. On jest samotny. Nikt z nim nie rozmawia. Trzeba będzie go podłączyć jakoś do wszystkich miejsc w naszym kodzie, które wcześniej korzystały z modułu wypożyczeń. A jak to będzie wyglądało technicznie? Technicznie tak, że mamy naszą kulę, która powiedzmy w świecie Java, niech to będzie jeden pakiet. Zupełnie obok tworzymy nowy pakiet, który nic nie wie o starym pakiecie. Niech on się nazywa New Model. No i teraz mamy problem, no bo on sobie żyje w izolacji, tutaj obok. I musimy jakoś te wszystkie zachowania zewnętrzne, które odkryliśmy, podłączyć tak, aby działały nie tylko z kulą, ale też z naszym nowym jednorożcem. I to jest, moje doświadczenie pokazuje, dużo cięższa praca niż napisanie jednorożca. Czyli w dużym systemie, takim, który naprawdę miał dużo powiązań do tego modułu, więcej czasu zajmuje podłączenie się do nowego modułu, niż napisanie nowego modułu. Niestety tak jest. I to jest żmudna praca. Jak to zrobić? Znowu z pomocą przychodzi nam Michael C. Feathers i on mówi o takich miejscach w kodzie, które nazywa szwami. Szwami w kodzie są miejsca, które to są miejsca, które w których możemy wstrzyknąć nową implementację bez takiej kompleksowej zmiany oprogramowania w tym miejscu. Myślmy o tym na przykład jak zamokowanie czegoś w teście. Prawda? Struktura testu się mocno nie zmieniła, zmienił się tylko mock albo stub, ale zupełnie zmieniliśmy zachowanie naszego testu. I tak samo w naszym kodzie produkcyjnym musimy znaleźć takie miejsca, w którym możemy zawołać inny moduł. I to zazwyczaj w takich systemach legacy jest bardzo wysoko w kodzie. Co to znaczy bardzo wysoko? Nie gdzieś na warstwie dostępu do danych, nie gdzieś na warstwie logiki biznesowej, tylko pewnie gdzieś na warstwie już naszego interfejsu użytkownika. Bo już tam się dzieją rzeczy bardzo niskopoziomowe, jeżeli chodzi o logikę biznesową, niestety. Jak znaleźć te miejsca? Warto myśleć o tym na dwa różne sposoby. Czy zachowanie, które zmieniamy teraz, jest komendą czy pytaniem? Załóżmy, że w naszym systemie te szwy mamy na kontrolerze jakimś restowym i chcemy teraz zmienić sposób odpowiedzi na jakieś pytanie, czyli na zieloną karteczkę. I teraz ktoś powie, no dobra, ale przecież w systemie takim legacy to nie będą dwie linijki kodu, tylko będzie 35 tysięcy linijek kodu i zgadzam się z tym, na slajdzie się by tyle nie zmieściło, ale to nie ma większego znaczenia, bo jeżeli wpinamy się przez tak zwaną warstwę antyzgniotową, anti-corruption layer, zaraz powiemy sobie, co to jest, z odpowiedzią na pytanie z nowego modułu, to co my chcemy zrobić, to chcemy wziąć ostatnią linijkę w kodzie, w obecnym systemie i po prostu przepuścić ten wynik przez nasz anti-corruption layer. Dlaczego tak nazwaliśmy? Bo to będzie jedyne miejsce w kodzie, ta czerwona kropka tutaj, która wie, że istnieje coś takiego jak stary model i nowy model. I to jest jedyne miejsce w kodzie, które może powiedzieć, ok, jak ty gadasz teraz z lendingiem, czyli z domeną wypożyczeń, to ja jako ta warstwa będę wiedzieć, czy zdeleguję ciebie do starego modelu, czy nowego modelu. Dlaczego jedno miejsce? No bo nie chcemy, żeby ta logika się rozbiła po całym systemie. W przyszłości pewnie pozbędziemy się starego modelu. Więc nie chcemy tego usuwać wszędzie, tylko z jednego miejsca w kodzie, z tej czerwonej kropeczki, tej warstwy antyzgniotowej. Czyli albo pójdę w lewo, albo pójdę w prawo. Nie mogę na pytanie odpowiedzieć na dwa różne sposoby, prawda? No właśnie. I tutaj nam z pomocą przychodzi ta magia, o której mówiliśmy. Magia w postaci feature flag. Ktoś kiedyś słyszał o feature flagach? Można o tym myśleć jako dynamicznych, warunkowych instrukcjach if. Czyli jeżeli mam ifa w kodzie, to jednym przyciskiem mogę zmienić, że on teraz zwraca z true na false. Ej, wołaj nowy model? True. Dobra, idę do nowego. Wyłączone, wołam stary. I biznes może mieć dostęp do tych feature flag. Rzadko kiedy oni chcą mieć dostęp do tych flag, ale mogą mieć. Ważne jest to poczucie, że mogą mieć dla nich. I tak nie będą tego robić, ale można im powiedzieć, że mogliby. Wybierają sobie, który model teraz działa. Ok? A w warstwie już właśnie tej antyzgniotowej, czyli antykorupcyjnej, to jest właśnie ten pierwszy if. Ej, używamy nowego modelu? Tak. No to idę do nowego modelu. Nie. System zachowuje się, jak zachował się do tej pory. Zwracam stary model i nikt nie jest zły, ponieważ system nie zmienił swoich zachowań w ogóle. A jak jest komenda?
to sprawy wyglądają troszkę inaczej. No bo jeżeli mam komendę, to chcę zmienić stan w dwóch miejscach, prawda? Ale znowu, w moim szwie robię to na końcu obecnej implementacji. Tylko tutaj nie mam albo, tylko mam tu i tu, lewo i w prawo. Transakcje bazodanowe, bo jesteśmy w świecie monolitycznym, będą moim przyjacielem, ale trzeba też uważać, bo nie chcemy, aby błędy nowego modelu wpływały na stary model, bo to by przyczyło idei refaktoryzacji, prawda? Zmieniliśmy wtedy zachowania zewnętrzne naszego kodu. Jeżeli chodzi o pakiety dalej, czy moduły, czy w innej technologii to będą jakieś przestrzenie nazw, cokolwiek innego, to ACL-ka to będzie po prostu trzeci moduł. Raz, dwa, trzy. I zależności pomiędzy nimi wyglądają teraz tak. Czyli mamy obecną kulę błota, która rozmawia z wypożyczeniami. Wszędzie przepiliśmy te wypożyczenia przez szef i rozmawiamy z czerwoną kropką, która jest ACL-ką. Ups. I ona deleguje w lewo albo w prawo. I ktoś powie, ale po co taka zabawa w ogóle? Po co my to robimy? Zobaczcie, że my możemy myśleć o naszym systemie legacy, tym, który istnieje na produkcji już 15 lat, który wiele już widział i te ify, które tam się nagromadziły, czemuś służą, możemy traktować taki system jako przyjaciela, nie jako wroga. I możemy na przykład użyć drugiej flagi, która nam powie, że nie chcemy używać nowego modelu, bo nie jesteśmy pewni jeszcze, ale i tak chcemy go w tle, w innym wątku może zawołać, aby nie wpływać na wydajność naszego systemu, po to, aby porównać w tle, czy stary system zachowuje się tak samo jak ten nowy moduł. Można powiedzieć, że to jest bezpieczne testowanie na produkcji, bo nie będzie lepszego sposobu przetestowania naszej funkcji niż z historycznymi danymi i z danymi, które przypływają do nas w czasie rzeczywistym, w tle gdzieś tam, czy faktycznie mamy te same wyniki. I dzięki temu korzystamy z tego, że te dane tam są. Korzystamy z tego, że ten system legacy działa na prodzie od 15 lat, czyli jest naszym przyjacielem. I to jest kod, który użyłem u paru klientów, prawie dokładnie skopiowany. No nie używaliśmy system out printline, tylko tam było jakieś logowanie do pliku pewnie. I wygląda to tak. To jest 10 linijek kodu, może 15. Jeżeli jest różnica, to zareaguj na różnicę. Ale jak zareaguj? Nie wiem, jak chcesz. Reakcja może być bardzo kreatywna. Możesz albo wylogować sobie te dane do jakiegoś pliku i codziennie patrzeć sobie, że jesteśmy już bardzo blisko, bo modele są spójne. Możemy wysyłać maila raz dziennie do jakiegoś interesariusza projektowego. Być może to jest strategiczna refaktoryzacja w naszej organizacji, więc chcemy budować zaufanie, codziennie pokazując, że jesteśmy bliżej. Zobaczcie, że przy takiej refaktoryzacji krok po kroku albo skończyliśmy, albo nie. To jest binarne. Albo się udało, albo nie. I po 3 miesiącach możemy tylko powiedzieć, ej, no wiecie co, jeszcze tydzień i będzie gotowe. A po tygodniu, no jeszcze 3 dni. Czyli oni widzą bardzo binarnie efekty. A tutaj po każdym dniu możemy budować zaufanie metryką, że jesteśmy coraz bliżej. To jest taka trochę psychologia, bo oczywiście dopóki nie dojdziemy do końca, to oni tego nie włączą, ale widzą ten progres. To robi robotę. Możemy też, jeżeli nasz system zauważy różnicę, a to jest jakieś strategiczne miejsce w systemie, od razu wyłączyć automatycznie tą flagę na stary model. Czyli to by będzie wyglądało, jakby nasz system sam się leczył. Wykryliśmy błąd, wyłączamy stary model, nikt nic nie widział, jeden klient tylko. I to nas upoważnia do tego, a właściwie zmusza do tego, aby pracować w takich cyklach. Znajdujemy pierwsze miejsce biznesowe w naszym systemie, które chcemy przepiąć na nowy model. Jedną funkcję. Przepinamy, idziemy na produkcję z tym, ale nie włączamy oczywiście, tylko w tle sobie sprawdzamy wyniki. One oczywiście nie będą działać. Będą tam różne różnice, będą błędy, ale to jest bezpieczne, bo wszystko jest w tle. Po jakimś czasie naprawy będziemy mogli powiedzieć, no ej, już tych różnic nie ma, chyba możemy włączać. Oczywiście to będzie często decyzja też biznesowa, w zależności od organizacji, w której się znajdziemy. No i włączamy na produkcję, czekamy zwyczaj 3-4 godziny, aż ktoś zadzwoni. No bo nie da się przewidzieć wszystkich miejsc w systemie, które trzeba przepiąć. Umówmy się, zawsze jest jakaś osoba w naszej organizacji, która robi sobie jakieś raporty na bazie, o czym nikt nie wie, albo ma jakiś widok, który jest odpalany raz na 3 miesiące i też o nim nikt nie wie. To będzie ta osoba, która zadzwoni, pewnie nawet nie wiedzieliśmy, że ona pracuje z nami wcześniej. Nie działa mi mój widok. No, nie wiedziałem o jego istnieniu. Dobra, wyłączamy i wiesz co, naprawimy sobie to w poniedziałek, bo w piątek o 18 to nie będziemy pracować, więc bezpiecznie możemy to sobie przełączyć. Naprawiamy, idziemy na proda, zbieramy z jego raportu czy z jego strony wyniki, jest ok, przełączamy i tak dalej, i tak dalej. Następny raz poczekamy już 2 dni na
na połączenie od kogoś innego i tak dalej. Aż w końcu nikt nie będzie dzwonił. Co oznacza, że ten system zachowuje się w porządku. Te testy, które pisaliśmy na początku, takie blackboxowe, one będą musiały przejść też dla nowego modelu. Zauważcie, że my je napisaliśmy tak wysoko w naszym kodzie, że to nie ma znaczenia, czy w środku jest jednorożec, czy w środku jest ta kula błota. Takie było ich założenie. No ale ciągle pamiętamy, że piramida testów wygląda w ten sposób. Dużo testów end-to-end integracyjnych, które testują nam te nasze zachowania zewnętrzne, a mało testów jednostkowych. No ale jeżeli zrobiliśmy naszego jednorożca zgodnie z dobrymi praktykami inżynierii oprogramowania, to ten jednorożec ma bardzo dużo testów jednostkowych, które pewnie pod względem logiki biznesowej będą kopiować to, co wcześniej przetestowaliśmy na warstwie end-to-end, nie? Co oznacza, że mamy tak naprawdę coś takiego. No ale jak już jesteśmy pewni, że możemy usunąć nasz stary model, to te testy nie będą potrzebne i możemy z powrotem oddać naszej piramidzie jej odpowiedni kształt. Czyli to była faza przejściowa. Tak samo jak w fazie przejściowej biznes może zwrócić uwagę, że odpytywanie o jakiś widok trwa dłużej, no bo pytamy dwa modele. Tylko że ten drugi możemy zrobić w tle. No to wtedy biznes może powiedzieć, że zmiana dwóch modeli też trwa dłużej. I teraz z doświadczenia chyba nie widziałem sytuacji, w której ktoś by na to narzekał, bo jeżeli ten stary model jest tak zły, że go wymieniamy, to ten nakład 200 milisekund z nowego modelu nigdy nie robił różnicy w porównaniu do tych 10 sekund ze starego modelu. Byłem kiedyś w systemie, który odpowiadał na pytania 30 sekund i my dodaliśmy ten nowy model, który chyba działał na początek 400 milisekund i no, przy 30 sekundach te pół sekundy nie robiło dla nikogo różnicy. Co oznacza, że jak już jesteśmy pewni przy usuwaniu, że to jest to, to znika ten detektyw, który porównywał wyniki, znika połączenie do kuli błota. A jeżeli chodzi o zależności, to mieliśmy tak, ACL-ka też zniknie, bo nie jest potrzebny nam żaden routing, więc będzie tak. Czyli będzie teraz Big Ball of Math, który rozmawia z nowym, świeżo wydestylowanym kontekstem wypożyczeń w naszej bibliotece. I dlatego to się nazywa Bubble Context, bo ta bańka mydlana wypłynęła nam z tej całej struktury błotnistej, tak to nazwijmy sobie. I częste pytanie, jakie głównie deweloperzy zadają przy tego typu refaktoryzacji, to czemu nie pójść od razu w mikroserwis z tym nowym lendingiem? Dlaczego nie powinno to być jako osobno wdrażalna jednostka, szczególnie w dobie dzisiejszych technik IT, czyli mikroserwisy, Kubernetesy i te wszystkie inne rzeczy? I warto sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy warto, za pomocą takiego prostego diagramu. Jeżeli podzielimy nasz system pod względem dwóch pytań, pierwsze pytanie, czy system jest rozproszony? Rozproszony to takie, który potrzebuje kilku jednostek wdrożeniowych, które razem dowożą wartość biznesową jako system. Nierozproszony to taki, który ma jedną jednostkę wdrożeniową. Okay? I drugie, zupełnie niezależne pytanie, czy mój system jest modularny? Czyli czy mamy wydzielone w nim odpowiednie moduły, które stanowią niezależne biznesowe funkcje. Jeżeli mój biznes ma jakieś zamówienia, obsługę długów, katalog, to chciałbym mieć takie moduły, które od siebie faktycznie nie zależą. To będzie system modularny. Autonomia modułów, niskie wiązania między nimi i silna kohezja w środku tych modułów. I cztery sytuacje mamy w takim razie. Skoro są dwa pytania, na które odpowiadamy tak, tak, nie, to będą cztery sytuacje. Pierwsza sytuacja. System nie jest modularny i system nie jest rozproszony. To jest big ball of math. To jest to, dlaczego ludzie nie lubią monolitów. Bo konotacja nasza z monolitami jest taka, że zawsze musi być on niemodularny. Czyli wszystko rozmawia ze wszystkim, nie ma żadnej struktury. Ale możemy zrobić coś gorszego. Gdybyśmy wzięli kulę błota i rzucili w wiatrak. To co się teraz stanie? Będziemy mieli rozproszoną kulę błota, czyli wiele małych kul błota. Zamiast wołać po pamięci to, co wołaliśmy, to teraz będziemy to wołać po sieci. Mój kolega to nazywa taką odznaką, że udało mi się mieć wszystkie złe rzeczy z mikroserwisów bez posiadania jednej zalety. To jest tu. To jest wtedy, kiedy mamy 10 serwisów i trzeba je wdrożyć w odpowiedniej kolejności. Słucham? To była taka odznaka z ziemniaka zwykła, wiesz. Nic specjalnego.
Distributed Big Ball of Mud. Rozproszony monolit jest jeszcze gorzej niż było. Dodaliśmy wszystkie problemy systemu rozproszonego bez jednej korzyści. I kiedyś miałem okazję, przyjemność, może nie przyjemność, ale okazję pracować w systemie, który został podzielony właśnie w ten sposób. I żeby spełnić jedną funkcję biznesową, jeden request, jak to się mówi, 26 zapytań do różnych serwisów. Do niektórych z nich kilka razy. Jedna transakcja biznesowa, cały czas. Działało na testach, bo na testach było wszystko na jednej maszynie. Na produkcji już trochę gorzej. No właśnie, a możemy pójść w prawo. Możemy pomyśleć o systemie, który nie jest rozproszony, ale ma jakieś wydzielone moduły. I będzie to modularny monolit. Faktycznie trzeba wdrażać wszystko naraz, ale możemy niezależnie je rozwijać. Modularny monolit. Czyli monolit nie musi być zły. Może być naprawdę sensowną architekturą, jeżeli zrobimy to dobrze. No i teraz mamy sytuację, kiedy mówimy też o systemie i modularnym, i jeszcze rozproszonym. I wtedy mamy dopiero świat mikroserwisów. I to nie jest tak, że to będzie binarnie, że zawsze muszę być w świecie mikroserwisów albo w modularnym monolicie. Może być tak, że mamy nasz modularny monolit w tym miejscu. Tutaj jest trochę Big Ball of Mud, a jeszcze mamy trzy mikroserwisy. Czemu nie? Tylko warto myśleć o tych decyzjach tak, aby podpierać się tymi driverami architektonicznymi. Większość z nas, jako branży IT, jest właśnie w świecie Big Ball of Mud. U Was jest wyjątek, bo tylko 4 osoby się zgłosiły, ale większość świata IT spoza Torunia jest w Big Ball of Mud. Naprawdę. I większość też z nas chce być w świecie mikroserwisów. No, droga z Big Ball of Mud do mikroserwisów prowadzi tędy. Najpierw warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie są sensowne granice tych modułów, zanim je rozproszymy. No a czemu byśmy chcieli w ogóle je rozpraszać? No i znowu, właśnie, pytanie o te drivery architektoniczne, czyli pobudki naszych decyzji. Czemu to zrobiliśmy? Nie wiem, osobna skalowalność, osobna dostępność, osobna rozwijalność, osobny cykl wydawania, regulacje prawne itd., itd. Mogą spowodować, że chcemy jakąś część naszego systemu rozproszyć i mieć inną jednostkę wdrożeniową. Ludzie chcą często iść na skróty i niedoświadczone zespoły niestety taką drogę na skróty kończą tutaj. Czyli jest gorzej niż było. Refaktoryzacja, modernizacja się nie udała, przez co biznes już na to się nie zgodzi w przyszłości, bo poszło nie tak. To jest ten moment, kiedy już to słowo refaktoryzacja zakotwiczyło się w ich głowach. To jest tutaj. Więc warto zadać sobie pytanie, po co, co chcę zyskać, czy udało mi się to zyskać i jak zmierzę to, że udało mi się to zyskać. Kilka takich lekcji, które dziś się potknąłem sam w sumie pisząc ten kod. Warto tę czerwoną kropkę małą, która rutuje, jednostkowo przetestować. Ten test będzie bardzo, bardzo, bardzo prosty. Jeżeli jest włączona flaga na true, to idź w lewo. Jeżeli nie, to w prawo, na dwóch mokach. Bardzo prosty test. Dlaczego? No bo to jest to miejsce, które decyduje o tym, że to jest bezpieczne. Jeżeli ta instrukcja warunkowa nie działa, no to już nie jestem bezpieczny, bo muszę robić nowe wdrożenie, żeby to poprawić. Więc to jest kluczowe miejsce w systemie. Lepiej się pomylić w tym nowym modelu, niż w tym miejscu. I to jest coś, co kiedyś zaniechałem i zabolało mnie to kiedyś bardzo mocno w nocy, niestety. Warto też od razu iść z pierwszą funkcją biznesową, z pierwszym znalezionym tym szwem na proda. Po to robiliśmy taką opcję refaktoryzacji, czyli tę side by side, czyli można nazwać blue-green, żeby właśnie od razu pójść na proda i nasz nowy model poddawać pod wątpliwości świata rzeczywistego. Żeby sprawdzać, mieć pętlę zwrotną informacji, reagować, ewentualnie zmieniać kierunek. Zamiast mieć taki Big Bang Release. Kiedyś z tej prezentacji miałem taką dwugodzinną sesję live codingu. No, dwugodzinna sesja live codingu nie mieści się w godzinnym slocie, ale kod został. Więc jakby ktoś był zainteresowany tym kodem, to można znaleźć pod tym linkiem. On jest zgrupowany pod tagami w Gicie. Czyli każdy krok jest otagowany. Na przykład zaczynamy od Big Ball of Mud, później jest jakiś tag z nowym modelem, z testami z zewnątrz, tymi integracyjnymi, później tag z ACL-em, tag z nowym modelem, tag z wyłączeniem ACL-a i tak dalej, i tak dalej. Czyli krok po kroku pokazujemy transformację. Oczywiście na prostym przykładzie, który nie do końca oddaje złożenie większości naszych systemów biznesowych, ale oddaje jak najbardziej naturę tej techniki, którą tutaj pokazaliśmy.
Jeszcze na koniec jedna dygresja. To nie jest tak, że zawsze musimy robić tę opcję blue-green czy opcję side-by-side. Są sytuacje, w których warto zastanowić się, czy nie widzę sensownej ścieżki z błota do jednorożca za pomocą takiego kompozytowego refaktoringu, kompozytowego i szeregowego zmieniania za pomocą jakichś wzorców projektowych. To też się może udać, jeżeli widzę jakąś ścieżkę. Jeżeli nie widzę, to zazwyczaj skończę po środku, niestety, tak pokazuje życie. Okej. Dzięki.